mówił ten Rav Shabbes, jak uczy nas Rebbe, przywołując znany cytat z Alter Rebbe, czyli z pierwszego Rebbe Chabad, trzeba żyć razem z parszą. To znaczy, trzeba żyć z tygodniem, czyli żyć z parszą tego tygodnia. Co oznacza, że każde wydarzenie, które ma miejsce, ma związek z parszą, która dzieje się w tym tygodniu. Nie inaczej jest też w tym przypadku. Bezrat Hashem w tym tygodniu będziemy świętowali dzień 19 Kislev. Jut to jest Kislev, czyli dzień Geuli, dzień zbawienia, uwolnienia z niewoli w carskiej Rosji. Admora Zaken, czyli Alter Rebbe, pierwszego Rebbe Chabad, autor Shulchan Aruch Harav oraz autora książki Tania, która jest fundamentalnym dziełem hasydyzmu w ogóle. Pierwsza rzecz, jaki jest związek z parszą, a druga rzecz, jaki to ma związek z nami. Po pierwsze, widzimy w parszy, że wiele złych rzeczy dzieje się, jeżeli chodzi o samo miejsce Szchem. I ma tam miejsce zarówno sprzedanie Josefa przez braci, jak i potem podział królestw, co finalnie skutkuje niewolą babilońską oraz w ogóle wygnaniem Żydów z Eretz Israel. Natomiast to, co szczególnie, to, żeby dopatrzeć się związku, nie trzeba wiele szukać. Josef został sprzedany i trafił do niewoli. No ale Admora Zaken przecież wyszedł z tej niewoli 19 Kislev. To gdzie tu związek? Jest pewna historia, którą opowiada Rebbe Rajatz Friedeker Rebbe, która ma związek właśnie z wydarzeniami 19 Kislev. To znaczy, kiedy Alter Rebbe był w więzieniu, jeden z wyższych urzędników, wyższych rangą przyszedł i zadał mu bardzo proste pytania. Ten urzędnik znał Stary Testament, znał Tanach i zapytał go, czy zadał mu pytanie, które go nurtowało. Pytanie było mniej więcej takie. Dlaczego Hashem, kiedy rozmawia z Adamem w parszy Bereshit, to pyta się go Ajeka, gdzie jesteś? Czy on nie wie, gdzie jest? Czy Bóg nie jest wszechmogący, że nie wie, gdzie jest Adam? Więc Alter Rebbe odpowiedział mu tak, jak odpowiada na to Rashi, czyli fundamentalne dzieło, fundamentalny komentarz do Tanachu, mówiąc, że zwyczajnie, kiedy Hashem pyta Adama Ajeka, to nie jest to, że on nie wie, gdzie jest, tylko to jest taka łagodniejsza forma rozpoczęcia konwersacji, żeby nie robić mu wyrzutów sumienia, żeby czuł się z tym bardziej komfortowo. Mówi mu na to ten urzędnik, no ale dobrze, to ja już wiem. To tłumaczenie przecież daje Rashi, a ja chcę wiedzieć, co ty mówisz. No więc odpowiada mu Alter Rebbe. Jeżeli jest na przykład tak, że człowiek ma tyle i tyle, tutaj Alter Rebbe podał dokładną liczbę lat, ile miał ten urzędnik, nie znając jej oczywiście, znaczy znając, ale nie mógł jej wiedzieć, nie mógł znać jej od tego urzędnika, to Bóg przychodzi do niego i pyta go, Ajeka, gdzie jesteś? Gdzie trzymasz się w życiu? Co robisz? Czym się zajmujesz? Jak się mają twoje cele? Co osiągnąłeś? Jak się ma to wszystko? To jest takie pytanie, które ma nas trochę obudzić. Ajeka, gdzie jesteś? Co się z tobą dzieje? I to tłumaczenie było tak szokujące, tak bardzo odpowiadało temu urzędnikowi, że powiedział, że to jest coś boskiego, coś nie z tego świata. To jest historia. A jak to się ma do nas? Widzimy w parszy, że Hashem daje Josefowi szansę. To znaczy, po tym jak został sprzedany, wychodzi na wyżyny właściwie, zostaje wicefaraonem, wicekrólem Egiptu. Stało się to jako konsekwencja tego, że w życiu sporo cierpiał. I czasami jest tak, że każdy z nas zdarzają mu się trudne i łatwe okresy w życiu. Ale te trudne okresy, ważne jest, żeby pamiętać, o tym pamiętał i Josef, i Alter Rebbe, że nigdy nie są czymś, co nie jest dla nas przewidziane. Hashem ma dla nas wszystkich plan i jeżeli częścią tego planu jest niestety te trudniejsze czasy, to jest to część planu, ale dzięki tym trudnym czasom umiemy docenić te dobre czasy i oby tak było też z nami jeszcze wszystkim Gut Shabbos i udanego Rosh Hashanah de Hasidus, Shabbos i Gut Yom Tov.